Siemanko, gdy zdjąłem suport z tej tokarki, nawet się całkiem ucieszyłem, ponieważ okazało się, że jest podklejone taśmami Turcite. W związku z tym miałem nadzieję, że łoże nie będzie wytarte, ponieważ metal nie tarł o metal. Moja radość nie trwała jednak długo. Zobaczycie w dalszej części odcinka, co odkryłem. Na chwilę obecną udało znaleźć się łożysko dolne śruby pociągowej, jednak w postaci zdefragmentowanej. Świadczy to o tym, że ta tokarka na pewno nie miała łatwego życia. W pierwszej kolejności oczywiście musimy oczyścić wszystkie elementy. Mamy tutaj rdzę, starą farbę, jakiś szlam, który się nazbierał, resztki wiórów i różnych smarów oraz osadów. Musimy wyczyścić też dokładnie wszystkie kanały olejowe, tak żeby żadne zanieczyszczenia nie dostawały się do już zregenerowanych, odnowionych elementów. Ogólnie z czyszczeniem nie było żadnych większych problemów. Dużo tego zardzewiałego brudu, który widzieliście na początku, to były wióry zmieszane ze smarem, a sama powierzchnia prowadnic wcale nie wygląda tak źle. Owszem, są jakieś drobne przebarwienia czy jakieś drobne wżerki, ale nie na tyle istotne, żeby jakoś to miało zaburzać pracę samej maszyny. Spod zanieczyszczeń też prześwitują ślady skrobania, więc widać, że ta powierzchnia nie była bardzo wytarta, bo tak to po prostu byłyby zjechane na gładko. Ogólnie byłem mega zadowolony, bo naprawdę nie chciałem się tutaj bawić z jakąś kolejną dodatkową robotą, szczególnie po tym wszystkim, co do tej pory wyszło. No i tak wyczyszczony suport wygląda bardzo ładnie i wszystko byłoby fantastycznie, gdyby nie to, że zaczęły odklejać się te taśmy. Niby nie ma co się dziwić, bo ten klej ma kilkadziesiąt lat. Dodatkowo znalazłem jeszcze dziwną naprawę odlewu, nie wiem co tu się wydarzyło, w każdym razie coś tu było spawane. Okej. Usunąłem te stare taśmy i z grubsza zdrapałem klej. Teraz dokładnie wszystko myję zmywaczem, bo musimy powierzchniom nadać odpowiednią chropowatość. Ale nie chcemy tego smaru i zabrudzeń wprowadzać w te szczeliny, które będziemy tworzyć, dlatego na początku wszystko odtłuściłem, a dopiero potem używam tutaj różnych ściernic, skrobaków i tak dalej, po to, żeby jak najmocniej zarysować te powierzchnie, no i oczywiście usunąć też stare warstwy jakiegoś tam kleju, brudu i tym podobnych rzeczy. Takie przygotowanie powierzchni można też wykonywać na obrabiarce, ustawiamy małe obroty, dajemy duży posuw, no i powstają nam takie dosyć głębokie rysy, no ale to w sytuacji, gdy takie powierzchnie wcześniej nie były oklejane i chcemy je okleić, na przykład podczas jakiegoś remontu, gdy chcemy uzupełnić już wytarty materiał właśnie o grubość tych taśm. Brudna robota wykonana, przenoszę się do domu, bo tutaj mamy odpowiednią temperaturę, w garażu zastała mnie już zima. Powierzchnię najpierw odtłuszczam rozpuszczalnikiem na bazie acetonu, no i spisuję sobie, gdzie są otwory do smarowania centralnego, bo potem one będą zaklejone i trzeba będzie je na nowo wykonać. Jak widać, kupiłem też specjalne taśmy do podklejania. Oczywiście jest to dosyć droga zabawa. Te taśmy to jest specjalny kompozyt teflonu z brązem, no i nawet znajdziecie markowe maszyny do ciężkiego przemysłu, które są podklejane właśnie w ten sposób. Zanim cokolwiek zaczniemy kleić, to wszystkie taśmy musimy najpierw przygotować. Chodzi o to, żeby potem nam ten klej nie zasychał, nie marnował się, bo coś nam nie będzie pasowało, będziemy musieli coś docinać, poprawiać. Lepiej to sobie przygotować wszystko od razu. Taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o odtłuszczanie czy oczyszczanie naszych elementów, bo pewnie po tym przygotowaniu powierzchni też zostały jakieś opiłki. Umyjmy to tym rozpuszczalnikiem dokładnie, ale odpowiednio wcześniej, tak żeby on miał czas odparować. A zanim cokolwiek zaczniecie szykować i kleić, przeczytajcie instrukcje, ale również też z opakowania na samym kleju, bo ja bym się tutaj ostro naciął. Ponieważ w instrukcji ogólnej, gdzieś przeczytanej na internecie, było napisane, że żywotność tego kleju epoksydowego to jest 30 minut. Dodatkowo w instrukcji również była informacja o tym, że najlepiej wycisnąć całą zawartość kleju, tak żeby opróżnić obydwie tubki, no wiadomo, po to, żeby się proporcje zgadzały i żeby ten klej faktycznie związał tak jak trzeba. Ja na szczęście tego nie zrobiłem, bo kleju i tych taśm miałem kupione właściwie na styk, więc pomyślałem, że najpierw przygotuję niewielką ilość tego kleju, tak żeby przykleić, no powiedzmy tam dwie najłatwiejsze taśmy, a jak to będzie szło faktycznie tak łatwo, no to będę kleił dalej. Po prostu nie wiedziałem, czy nawet w tych 30 minutach się zmieszczę. No i właściwie tylko to mnie uratowało, ponieważ okazało się, że klej, który był dołączony do tego zestawu, no czas życia to miał tak około, nie wiem, 5 minut, a to jest naprawdę mało wbrew pozorom, bo musimy jeszcze go dobrze rozmieszać. Tutaj również nie ma miejsca na błędy, nie można sobie go tak, wiecie, byle jak wymieszać i liczyć na to, że to się jakoś tam połączy. Musi być wszystko dobrze wymieszane, żeby składniki ze sobą zareagowały, bo potem już nie ma odwrotu, trzeba znowu zrywać te taśmy i kleić jeszcze raz. a sam proces klejenia też nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze te pierwsze elementy przyklejają się w miarę swobodnie, ale potem, gdy już są poprzyklejane inne, to wszystko zaczyna nam się przesuwać, ślizgać na tym kleju, no to nie jest tak kolorowo. Aha, o ile żeśmy rozpuszczalnikiem na bazie acetonu myli wszystkie metalowe elementy, no to same taśmy należy odtłuszczać alkoholem. Ja tutaj używam izopropanol, no i oczywiście taśmy są przyklejane tą radełkowaną stroną, a że te wgniecenia w tym radełkowaniu są dosyć głębokie, to również trzeba dosyć dobrze to tam domyć w środku, żeby nie było potem problemu, że coś nam się nie przyklei. I ta sama zasada co przy rozpuszczalniku, myjemy to odpowiednio wcześniej, tak żeby te taśmy zdążyły odparować, bo już miałem takie sytuacje też przy malowaniu różnych komponentów, że coś odtłuściłem, potem szybko pomalowałem i tam, gdzie rozpuszczalnik nie odparował jeszcze, no to zaczęła odłazić nam farba. Kolejna bardzo ważna sprawa, no to oklejanie zabezpieczające tych taśm, bo nie chcemy, żeby nasze prowadnice ślizgały się na jakiejś warstwie kleju, a klej na pewno będzie wyciekał ze szczelin, bo musimy nałożyć odpowiednio grubą warstwę tego kleju, żeby oczywiście wypełnił wszystkie szczeliny, wszystkie powierzchnie, te radełkowania, czyli te zagłębienia w tych taśmach, no ale również też nie możemy za mocno docisnąć tych taśm, tak żeby całego kleju nie wypchnąć. Tak czy inaczej tego kleju musimy dać więcej, lepiej jak on wyjdzie nam bokami, niż gdyby coś miało być niedoklejone. Ja tutaj będę pracował na samym suporcie, ale na przykład jeżeli ktoś stosuje taką technikę, że przyklei te taśmy i na przykład będzie chciał położyć ten suport na łożu tokarki, no to oczywiście łoże tokarki też powinien zabezpieczyć, żeby to się nam wszystko razem nie skleiło. Na stronie, gdzie kupowałem te taśmy ślizgowe, można też kupić klej epoksydowy. Kupiłem go tam, chociaż przypomina on Poxipol bezbarwny, nawet w zapachu, no to wolałem nie ryzykować, nie eksperymentować z jakimiś tańszymi klejami. Zapłaciłem za taki, jaki sprzedawca dedykuje właśnie do montażu tych taśm ślizgowych. Ja sobie jeszcze ukulam takie wałeczki z papieru po to, żeby zatkać otwory od centralnego smarowania, no bo nie chcemy, żeby tam się nalało nam do środka tego kleju, a dużo łatwiej będzie wydłubać czy wydmuchać ten papier niż właśnie zaschnięty klej. No i powiem Wam, że z żywotnością tego kleju to była masakra. Jak widać, do tego kleju jest dołączony taki specjalny mieszalnik. On ma w środku taką żmijkę, tak, że jak wyciskamy ten klej przez ten mieszalnik, oczywiście początek tego kleju musimy odrzucić jako niewzmieszany jeszcze prawidłowo. W każdym razie ta żmijka powoduje to, że już podczas wyciskania ten klej w jakimś stopniu tam się ze sobą miesza. Tak wyciśnięty klej rozprowadzam po obu powierzchniach, zarówno po metalowych elementach suportu, jak i nakładam na taśmę. Przy okazji staram się cały czas go mieszać, a także wciskać we wszystkie szczeliny. I jak widać, do tej pory wszystko idzie fajnie, wyciskam sobie ten klej i przyklejam kolejne taśmy. Jednak ten klej nie ma żywotności 30 minut, tylko parę minut, więc nie mogę sobie pozwolić na przyklejenie kolejnych, tylko muszę od razu te taśmy dociskać. Tak jak mówiłem, dociskamy z wyczuciem, tak żeby nam oczywiście poszczelegało wszędzie, ale też żeby całego kleju nam nie wycisnęło, ponieważ powstaje taka warstwa poślizgowa z tego kleju i gdy my dokręcamy te cwingi, no to te taśmy zaczynają się przesuwać i wyślizgiwać spod tego mocowania. Oczywiście w domu mam ograniczoną ilość takich ścisków, płaskowników, więc muszę trochę pokombinować, no a czas leci, tak? Pal licho zasychający klej w tej tubce z klejem, ale najgorsze jest to, że tutaj nam może zaschnąć to w niewłaściwej pozycji lub niewłaściwie dociśnięte, a ja muszę docisnąć dwie powierzchnie jednocześnie, zarówno tą szeroką, ale również tą powierzchnię od boku. No jak widać, coś mi tutaj nie pasuje i na szczęście jest to mały suport, ale przy większych maszynach to radzę Wam to robić co najmniej w dwójkę. I co się stało? Klej oczywiście zaschnął. Na początku jeszcze próbowałem skrócić tą żmijkę, no ale koniec końców zrezygnowałem, zacząłem to wyciskać tak jak zwykły Poxipol, po prostu z dwóch tubek, rozmieszałem to właściwie już na tym miejscu, na którym miałem ten klej nakładać, postarałem się to dobrze rozprowadzić. Chociaż tak z perspektywy czasu myślę, że jednak bezpiecznie jest to wycisnąć na jakiś kartonik, tam wymieszać i dopiero nanosić w miejsce, w którym będziemy to przyklejać, bo może być tak, że w tym miejscu, w którym wyciśniemy, nie będzie to odpowiednio rozrobione. No i teraz zastanawiam się, jak to ma zadziałać, no bo kupujesz ileś metrów tej taśmy i na ileś tych metrów, no tam jest policzone, ile tego kleju potrzeba. Ale żeby zrobić to zgodnie z instrukcją, czyli wycisnąć cały klej i przykleić te wszystkie taśmy, to by to trzeba było zrobić chyba w 10 osób, żeby każdy trzymał odpowiedni kawałek, a kolejni, żeby dociskali te taśmy i skręcali te elementy, no bo ja tego inaczej nie widzę. Moim zdaniem ten klej jest nieodpowiedni do tej procedury. To jest jakiś klej do napraw, żeby właśnie coś szybko związało, a nie właśnie do tego, że musimy coś przymierzyć, ustawić, przesunąć, potem to jeszcze docisnąć. przygotować sobie więcej tego kleju, bo niektóre powierzchnie, które będziemy kleić, na przykład jak są jakieś długie prowadnice, no to faktycznie tego kleju trzeba ułożyć więcej i tej taśmy też przychodzi więcej, tak więc mamy dużą powierzchnię. No i nie wyobrażam sobie robić tego klejem, który tak szybko wiąże. No ale trudno, mi się jakoś udało to pokleić, mam tylko nadzieję, że będzie on wystarczająco wytrzymały chemicznie i mechanicznie, no żeby działać już właściwie dożywotnio w tej maszynie, bo ja osobiście na taki kolejny remont to się nie piszę, jest to za dużo roboty, ja mam za mało czasu na takie tematy. Faktycznie wolałbym dopłacić więcej do sprawnej maszyny, niż tak się grzebać. Owszem, jest to fajna zabawa, wy macie tutaj dużo bardzo przydatnej wiedzy na temat tego, jak te taśmy przyklejać i potem je obrabiać. Jest praktycznie bardzo mało filmików w internecie, nawet na zagranicznych kanałach, więc dla was jest to mnóstwo wiedzy. Dla mnie oczywiście też bardzo dużo satysfakcji i nauki, no tylko tak jak mówię, to zajmuje mnóstwo czasu, którego aktualnie nie mam. Za to mam dużo prac na takie tokarki. No i chciałbym, żeby ta maszyna pracowała, a nie żebym musiał teraz ją remontować. No dobrze, ale udało się pokleić. No i pierwszy etap właściwie mamy tutaj za sobą. Wiadomo, że tam na kleju jest napisane, że pewnie po 24 godzinach nadaje się już do używania, ale ja zostawiłem to w domu na kilka dni, żeby dobrze sobie wszystko związało, żeby dobrze się przykleiło i nie było problemów. A was zapraszam, jeżeli macie zaległe filmy, to kliknijcie w miniaturkę lub na film o skanerze 3D, bardzo ciekawym urządzeniu, które ma wiele zastosowań w warsztacie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, hej!